kto będzie marszałkiem województwa na kolejną kadencję. Marek Woźniak, obecny marszałek z PO, czy może Zbigniew Czerwiński z PiSu. Obydwaj kandydaci są w naszym studiu. Przed nami marszałkowski przedwyborczy pojedynek. Wojciech Chmielewski, zapraszam. W środku dnia. Według ostatniego badania z 10 października w Wielkopolsce wygrywa w wyborach do Sejmiku PiS, otrzymując od 14 do 16 mandatów. Koalicja Obywatelska 13-15, więc właściwie różnica jednego mandatu. PSL od 4 do 6, SLD od 3 do 5, jeszcze bezpartyjni maksymalnie 2 mandaty. O ile wybory na burmistrza, prezydenta przyciągają uwagę, bo dotyczą włodarzy miast, to te do Sejmiku mogą być pierwszymi od 3 lat, które pokażą faktyczne preferencje wyborcze także w skali całego kraju. W tej chwili w wielkopolskim Sejmiku rządzi koalicja PO-PSL większością 26 głosów na 39 radnych. Opozycja PiS ma 8, Lewica 3 i radni niezrzeszeni, czyli były prezydent Poznania Ryszard Grobelny i jego zastępca Mirosław Kruszyński. Od lat tematem przewodnim Sejmiku i tych sesji wszystkich kampanii także była budowa szpitala dziecięcego w Poznaniu. Od tego dzisiaj zaczniemy. 2 godziny temu została podpisana umowa z wykonawcą, przekazano plac budowy. Jeszcze raz przedstawię naszych gości. Marszałek Marek Woźniak, dzień dobry. Dzień dobry. Zbigniew Czerwiński, przewodniczący. Dzień dobry. Klubu PiS, kiedyś, teraz wice. Panowie, to jest sukces, podpisanie tej umowy, czy trochę tak na potrzeby kampanii? Panie marszałku. Sukces. Ja jestem dzisiaj szczęśliwym człowiekiem, bo to jest faktyczne zakończenie przygotowań do inwestycji. Plac budowy ma wykonawca, ma umowę podpisaną, ma 30 miesięcy na realizację. My będziemy tylko obserwować, konsultować, kontrolować, współpracować, ale piłka, jak mówią, jest po stronie dobrego wykonawcy, bo Warbut to jest dobra firma. Firma, która dobywała nagrody za realizację i gwarantuje, że powinna podołać, może nawet skrócić ten okres realizacji. No i kamień z serca, bo tak naprawdę ja do momentu podpisania tej umowy nie byłem pewien, czy to się uda bez jakichkolwiek dodatkowych problemów, których było wiele, wiele przez te lata, zrobić. Kluczowym elementem ostatnim była zgoda prezesa Urzędu Zamówień Publicznych na podpisanie tej umowy. Przy tej wartości zamówienia prezes kontroluje wstępnie całą procedurę, mówi, czy przetarg był uczciwie zrobiony, czy dobrze, czy prawidłowo. Takie potwierdzenie przyszło 11 czerwca. No i tak szybko, jak się udało skrzyknąć na podpisanie umowy, tak to zrobiliśmy. Akurat w okresie wyborczym, ale dla mnie może bardziej niż w okresie wyborczym, przed końcem kadencji, bo to chodziło o to, żeby zamknąć w tej kadencji, bo w tej kadencji wszystkie te czynności się odbyły dotyczące tej nowej lokalizacji i tego nowego finansowania. Poprzednie lata dotyczyły jakby zupełnie innej koncepcji budowy. Nareszcie. W 2007 roku Krystyna Pośrednia Świętej Pamięci jakby wysunęła tą koncepcję. Pierwszy pomysł był taki, że zrealizujemy to w kadencji 2010-2014. Przed wyborami 2014 Leszek Wojtasiak mówił, że na pewno w kadencji 2014-2018. No i teraz przed kolejnymi wyborami mówimy, że zrealizujemy to w kadencji 2018-2023 i mam nadzieję, że tak się stanie. Natomiast jakby jeszcze tytułem pewnego dodatku, bo w swojej wypowiedzi pan marszałek raczył nie zauważyć, że w sporze z Akademią Rolniczą wspierał nas również Tadeusz Dziuba. Było takie duże spotkanie, gdzie przypomniał im, że są dużymi beneficjentami. Ale nic nie przyniosło. Wspierał nas w tej Ale kwestii. Ale nic nie przyniosło. A druga rzecz, że jakby w kontrakcie terytorialnym pieniądze znalazły się jakby zarządów PiS. A to chętnie powiem. Tak jest. Proszę państwa, no. Gdzie my jesteśmy? I mamy platformę PiS w studiu i się nie... Panowie, nie będziecie jakoś spierać? Jeżeli znamy się od 38 lat, także w związku z tym nie mamy powodu teraz jakby udawać, że jakby ziejemy do siebie nienawiścią, także, że w związku z tym to jest naturalne. No. Może tak nie mów, bo nas obu wyrzucą. Ale ciekawie się zaczęło. Fakty są takie, ja nie zaprzeczam. Dokładnie takie są fakty. Ja dzisiaj dość szczegółowo tę retrospekcję tego procesu budowlanego przedstawiłem.
No teraz jest ta odmienna sytuacja, że już nie mówimy o tym, że coś będziemy robić, tylko to już się stało faktem. No, no nie wiem, co musiałoby się stać, jakaś katastrofa wykonawcy. Akurat to jest bardzo stabilna, dobra firma i mocna, więc myślę, że jak już wzięła to w swoje ręce, to już będzie budować. Już nic się więcej nie stanie. To szpital to jest pewna różnica między zapowiedzią, że coś będziemy robić i nie ma na przykład dokumentów. Tu jest komplet dokumentów, pozwolenie na budowę, wszystko, plac budowy przekazany, tu już nic się nie zdarzy, więc... A ta historia nam nie zaprzeczy. Rzeczywiście zaczęliśmy w 2007-2008 roku koncepcją dobudowy do szpitala na Kurlandzkiej. Potem obok szpitala na Kurlandzkiej chodziło o synergię dwóch szpitali i też lądowisko śmigłowców, żeby było jedno, żeby nie dublować kosztów. A teraz jest po prostu optymalna lokalizacja. Natomiast co do kwestii kontraktu terytorialnego, to był kontrakt podpisany jeszcze za poprzedniego rządu, przeze mnie tuż przed wyborami. W ramach tego kontraktu był tak zwany wsad rządowy do naszego regionalnego programu operacyjnego. I teraz była potrzebna tylko i wyłącznie zgoda ministra rozwoju i muszę powiedzieć, że o taką zgodę wystąpiłem. I rozmowa moja z ministrem rozwoju była mniej więcej taka. Ja panu nie mogę dodać ani złotówki. Ale pan, rozumiem, ma te pieniądze u siebie w regionalnym programie. Ja mówię, że ja je mam, tylko proszę o zgodę na przesunięcie z jednej szufladki do drugiej. Okej, taka zgoda jest, więc nie ukrywam, mógł ktoś powiedzieć, nie ma zgody i trochę by skomplikował ten proces, a tak nie było tej komplikacji. Traktuję to jako profesjonalne podejście do zadania, a tak traktuję ministra rozwoju. Panie marszałku, a nie obawia się pan, że Platforma straci jednak większość w kolejnym sejmiku i nie będzie już pan marszałkiem? To wyborcy zdecydują. Ja się takie rzeczy nie martwię, naprawdę. My jesteśmy, jako ludzie pracujący w samorządzie, zwłaszcza ci, którzy są zatrudnieni i są na stanowiskach wybieralnych, od wyborów do wyborów. To jest wpisane w takie życie i trzeba się z tym liczyć, że wybory pomyślne przynoszą możliwości dalszego funkcjonowania. Wybory negatywne są jakąś tam czerwoną kartką. Jest czerwona kartka, zawodnik schodzi z boiska. Normalna rzecz. A kogo by pan widział z obozu PiSu na stanowisko marszałka ewentualnie? To na Nowogrodzkiej proszę zapytać, bo to tam będą decydować. Panie przewodniczący, to tak będzie rzeczywiście na Nowogrodzkiej? Czy to wy będziecie decydować? Czy pan będzie marszałkiem, czy pani wicewojewoda Maląg, która także kandyduje? Może... Wszystko zależy od kilku kwestii. Nie, to nie jest tak, że na poziomie Nowogrodzkiej, ponieważ ostatecznie tak głosują radni. Natomiast jest oczywiście kwestia, jakie będą rezultaty wyborcze. Rezultaty wyborcze. I w związku z tym myślę, że od wyników moich pani wojewody będzie zależała nasza pozycja, także w ostatecznej grze o to, kto zostanie wysunięty. A czy PiS jest koalicyjny? To znaczy ma potencjalnego kandydata, z którym byłby w stanie stworzyć koalicję? Ja mam bardzo dużą zdolność koalicyjną. No, z PSL-em? Także jakby są przez te 19 lat mojej pracy w samorządzie, no, współpracowałem z ludźmi z różnych obozów. Czasami nawet pisałem im poprawki do budżetu, jak o to poprosili. W związku z tym także jakby no, nie mam bariery, żeby rozmawiać z każdym. Poza tym w trakcie tej pracy przez te kilkanaście lat ludzie nabrali do mnie zaufania, że po pierwsze, jeżeli mówię, to staram się dotrzymać słowa i zazwyczaj to mi się udawało, a nie tylko, że jak mówię, że zrobię, to znaczy, że mówię. Także no i nie wycofuję się z podjętych zobowiązań, co jest, myślę... Panowie, jak wy to robicie? Przecież ja mogę też to samo powiedzieć, natomiast zdolność koalicyjna, bowiem się nie będzie zależała od woli jednej osoby, tylko jednego od decyzji politycznych i myślę, że w Warszawie, bo tak naprawdę mimo, że może nie zawsze to kochamy, to jesteśmy elementem układanki politycznej na poziomie krajowym. Nieraz były tego dowody. Bo te koalicje, które są na poziomie sejmiku, często potem są powtarzane w parlamencie. Jeszcze na poziomie miasta czy powiatu bywają różne egzotyczne koalicje, natomiast na poziomie sejmików one już stały się jakby takim modelem, który później prowadzi do koalicji parlamentarnych, więc ja uważam, że mamy lepszą zdolność koalicyjną i jeśli będą dobre wyniki PSL-u, być może również SLD, jeśli zabraknie naszych głosów razem z PSL-em, to jesteśmy w stanie stworzyć stabilną
Nawet większość, jeśli PiS będzie miał większość. Która się przeciwstawi jednak temu modelowi państwa, który proponuje PiS, bo to jest model scentralizowany i tutaj nawet jak kolega Zbyszek będzie, tak powiem, sobą, to i tak ta machina PiSu jest nieubłagalna. Parę istotnych kwestii. I prowadzi nas do centralizacji. Jakby zmiany, które wprowadził parlament, wzmacniają rolę opozycji zdecydowanie w sejmiku. Wzmacniają rolę przewodniczącego sejmiku w sposób zdecydowany, czyli jakby, bo mamy cały czas to, co ja nazywam przewagę aparatu nad partią. Ale to jest kosmetyka tak naprawdę. Przepraszam, jakby obligatoryjnie jakby członek największego klubu jest szefem komisji rewizyjnej, co jest, myślę, istotne. Druga rzecz, wzrost uprawnień kontrolnych poszczególnych radnych, to też jest istotne. I trzeci element, stworzenie tego, że obsługa, czyli kancelaria sejmiku, jakby podlega pod przewodniczącego. Czyli mamy ten model, który powoduje, że pracownicy kancelarii są zainteresowani tym, żeby głównie jakby wypełniać swoje obowiązki w stosunku do radnych, bo od tego sam. Myślę, że jest to dość istotne. Tak czy owak, kosmetyka dla mnie. Proszę państwa, mam takie pytanie może na początek, żeby trochę tę atmosferę i temperaturę jej podnieść. Czy spolaryzowane okulary, które mamy w tej chwili w naszym kraju, podziału między PO i PiS nie wpłyną właśnie na te wybory w taki sposób, że wyborcy będą wyłącznie postrzegać wybór samorządowców, tych, którzy są blisko ich, poprzez pryzmat sporu politycznego na poziomie ogólnopolskim? To zależy od poziomu głosowania, bo w małej gminie w głosowaniu na wójta czy burmistrza nie sądzę, chyba że został lokalnie nakręcony jakiś taki spór polityczny i biorą w nim udział bezpośrednio partie. Na poziomie powiatu może troszeczkę więcej. Tutaj nie ma jakby rozbieżności z tym, co w historii ostatnich kilkunastu czy tam 30 lat było. Natomiast na poziomie sejmiku ja mam przekonanie, że te wybory będą plebiscytem. Mało się będą liczyć programy. Ja nie zauważyłem specjalnego zainteresowania programem. Ja napisałem program 45 stron dla Platformy Koalicji. Ale jakoś nie dociekliwości, jak powiem, wyborców wobec tego programu nie zauważyłem. Raczej jest to plebiscyt za Polską demokratyczną czy autorytarną. Za Polską scentralizowaną czy zdecentralizowaną. Wiem, że kolega będzie protestował. Oj grubo. Ale tak jest, no taka jest prawda. No, mówię jak jest. Odpowiem. Zbigniew Czerwiński. Odpowiem tak. Oczywiście program myślę, że jest potrzebny po to, żeby jak się dochodzi do władzy, mieć ustalone i uzgodnione priorytety. I ja na przykład się cieszę, że jesteśmy zgodni co do protonoterapii, ponieważ jakby też się cieszę. To jest wpisane w naszym programie wyborczym i waszym, czyli tu możemy założyć, że obojętnie co się wydarzy, jakby ten projekt będzie realizowany, czyli mamy to, co jest istotne. Natomiast oczywiście opowieści o faszyzacji życia... Nie użyłem tego słowa, mówię... Centralizacja. Ale twoi koledzy, czy Heuschrecke, czyli... Nie cenzuruję kolegów. Także to oczywiście nie jest styl, który na szczęście w większości wypadków udało nam się uniknąć tego w sejmiku. Ja mam nadzieję, że tak będzie, ponieważ naszym zadaniem nie jest dzielenie, antagonizowanie Wielkopolan. Uprawnienia sejmiku, a zwłaszcza radnych, uległy jakby wzmocnieniu. W związku z tym ja mam nadzieję, że wrócimy do klimatu, który był mniej więcej do 2010, może jeszcze trochę w kadencji 2014, kiedy parę rzeczy sensownych udało się zrobić. Jeżeli mamy sukcesy, na przykład modernizację linii kolejowych, to powstały one, jakby pomysł tego zrodził się w kadencji 2005-2006, kiedy była duża koalicja i to jakby szło bez żadnego problemu. Projekt związany z konsolidacją szpitali tak samo wtedy się zrodził. Jeszcze go nie skończyliśmy. Znaczy, samorząd polega na tym, żeby rozwiązywać problemy. I my je chcemy rozwiązywać. I często zgadzamy się ze sobą, no bo problem jest problemem. I rozwiązanie przeważnie jest określone. Czasami bywają alternatywy, ale wybiera się najlepszą alternatywę. Natomiast myślę, że niestety ta tendencja do centralizacji, ona jest bardzo widoczna i dla mnie niestety doprowadzi nas, jeśli będziemy się posuwać w takim tempie, do PRL-u bis.
Tylko tyle, że się zmieni jedynie słuszna partia. Jednak musiał pan się epitet. No nie udało się. To nie za... Znaczy, no okej, okay, no dla kogo jest epitet? Jakby doskonale, jakby pan marszałek to jest... co to jest PRL. Doskonale jakby wiem. Był członkiem EZS-u, strajkował. Tak jest. I jakby... Dlatego się dziwię, że wracamy w stare buty. Ale no, to jest nieuprawnione w żadnym wypadku. No jakże nie. Jeśli prezes sądu rejonowego, okręgowego i najwyższego będzie po prostu podlegał presji bezpośredniej władz partyjnych, no to jest typowy PRL. To jest po pierwsze jakiś żart. Nie, to po nie drugie, jest żart. Po drugie, jeżeli chodzi o standardy, no to w monitorze wielkopolskim to niestety pocisnęliście, bo są dwie strony, na której jest Zosia Szalczyk i drogi pan marszałek. Ja nie jestem redaktorem. Ja rozumiem, poproszono mnie o wywiad. Ale chociażby, żeby chociażby takie kawałeczki były dla Szczepańskiego i dla kogoś z PiS-u. Czy brak opozycji, tak? Ale jakże, wszyscy radni mieli w poprzednim numerze dla siebie równy kawałek. Nie, oczywiście, tylko chodzi równy o to, że jeżeli mamy ostatni numer przedwyborczy, to przyzwoitość jakby wskazywała na to, żeby chociażby zapytać przedstawicieli. Z ręką na sercu, nie cenzuruję, nie oglądam, nie jestem w kolegium redakcyjnym. Widocznie redaktor. Kolegium redakcyjne jest międzypartyjne. Ale z przewagą koalicji redaktor naczelny uznał, że tak będzie najlepiej i to jest naprawdę żenujące, żeby chociaż jakiś znaczek. Panowie, a teraz odnieśmy się do konkretów. Zbigniew jedyny wywiad chyba w dwóch latach mój. Ale w kluczowym momencie, panie marszałku. Dać ten kawałeczek opozycji. Napisał pan w takim podsumowaniu, mówię o Zbigniewie Czerwińskim, z PiS-u w podsumowaniu kadencji PO-PSL ostatnich 4 lat, że wybudowanie za prawie 180 milionów złotych siedziby Urzędu Marszałkowskiego, który był już kilka razy remontowany w różnych miejscach, a system sterowania ruchem wind budzi stałą egzaltację urzędników, to największy sukces w cudzysłowie tej koalicji. Tak, winda, muszę powiedzieć, że winda po prawej stronie, druga winda od 10 dni ma taki fajną wywierzchnię. Winda nieczynna. Bezpieczeństwo na pierwszym miejscu. Ja wiem, oczywiście. Panie marszałku, po co chodzi z tymi windami? Należy, bo to już słyszę od początku ten budynek, niestety, jak powstał. Jakby parę rzeczy... Pięta Achillesowa to parę, chyba. Parę rzeczy oczywiście określenie wyszło. I to jest tak, jakby ja zawsze, nigdy nie krytykowałem budowy Urzędu Marszałkowskiego, bo jeszcze za Stefana Mikołajczaka jakby powiedziałem, że powinniśmy to potwierdzam. I tak, natomiast znowu się panowie zgadzają. O profesjonalne podejście do tematu, w przeciwieństwie do innych kolegów. Jeżeli chodzi o realizację, no to niestety na windach nie wyszło nam najlepiej. Powiem tak, to jest poziom polskiego wykonawstwa, pomimo bardzo szczelnego nadzoru wielu podwykonawców, wiele elementów trudnych, nie zawsze udaje się osiągnąć 100% sukces, ale no poprawiamy to i to stała poprawa jest widoczna. Natomiast doskonałość te urządzenia pewnie mają problem, żeby osiągnąć. To jest... Są hiszpańskie, co prawda, ale... Proszę państwa, zachęcam. 618-65-4654. Można w tej chwili do nas zadzwonić, zadać pytanie naszym gościom. Halo, witamy serdecznie. Pierwszy słuchacz. Dzień dobry. Witam państwa. Tak przysłuchuję się od kilku minut. I na początek do pana marszałka, bo powiem krótko, jestem zwolennikiem Kukiza, ale słyszę tą pogardę i to takie wspaniactwo, wręcz drwina z wyborców PiS-u. Wie pan co, panie marszałku? Wybor PiS-u to nie jest Kaczyński tylko. To my jesteśmy Wielkopolanie i my zadecydujemy całe szczęście wybora, a że pan za wszelką cenę, jeżeli pan jeszcze chce wchodzić w koalicję z SLD, no już diabli PSL. I to pańskie, w wielu programach pana słyszałem i to pana podkreślanie, jak wy jesteście za demokracją, jak sądy są zawłaszczone. My jesteśmy zwykłymi ludźmi. Wie pan co? Opieram się na tym, jak rozmawiamy sobie przy śniadaniu w pracy. Są różne poglądy. Ja staram się być zawsze obiektywny i pośrodku. I powiem panu jedno, że najważniejsze co jest, to cieszę się z tego, że nie będziecie rządzili, nieważne kto, mówię o samorządowcach, o prezydentach, przez więcej niż dwie kadencje, bo to jest najgorsza choroba tego systemu. Czy na przykład ktoś tam jest druga osoba z PiS-u. Mówi pan, że pan jest tam 19 lat. Ja nie mam nic do pana, nie oceniam, nawet nie znam pańskich dokonań, ale uważam,
że to jest najgorsza choroba, że ci ludzie właśnie jesteście przez tyle lat. Musi być nowe spojrzenie. Dlaczego nie ma miejsca dla nowych ludzi, którzy mają inne spojrzenia na dane tematy? Jak ja słucham, to się okazuje, że ci, którzy są u władzy od iluś lat, wy jesteście niezastąpieni, wy jesteście alfami, omegami. Przecież to jest śmiech. Jest tyle ludzi wykształconych, którzy nie mogą w ogóle wykazać się, dlatego że wy okupujecie te wszystkie miejsca od lat. To są totalne układy i tutaj powiem szczerze, to jest naprawdę tragedia tego kraju, że przez tyle lat te same osoby, powiązania i to wszystko jest tak zagmatwane, dlatego wy się tak boicie zmiany władzy, ale całe szczęście ludzie pójdą do wyborów, zwykli ludzie, bo nie wy zadecydujecie, bo was jest garstka, pójdą zwykli ludzie i po wyborach wtedy dopiero się wyjaśni, kto będzie z kim koalicję i jak ja słyszę, że centralizacja. Ja podziwiam Kaczyńskiego, chociaż w wielu sprawach się z nim nie zgadzam, że on się odważył i jeszcze chce coś z tym zrobić w tym kraju, bo normalnie to ten kraj już jest zniszczony, więc tutaj to nie jest moja opinia. Poruszył pan wiele wątków. Bardzo panu dziękuję. Spróbujemy się odnieść. No, pan marszałek bardzo by chciał. Tak, oczywiście. Powiem tak. Pierwsza rzecz. Absolutnie żadnej pogardy do wyborców. Źle pan czyta to, co mówię. Jeśli mam bardzo krytyczny stosunek, to do polityków Prawa i Sprawiedliwości, zwłaszcza tych czołowych, którzy fundują nam powrót do przeszłości, centralizację. Decyzje zapadają w jednym miejscu i są posłusznie wykonywane przez całe, że tak powiem, drzewo hierarchii tej partii. A samorząd ma być narzędziem do wykonywania pewnych pomysłów, które zapadają w Warszawie. Co do tego, czy my jesteśmy zasiedziali na swoich miejscach. Ja uważam, że to jest zła definicja. Zasiedziałość kogoś, kto jest dobrze przygotowany do pełnienia funkcji i ma doświadczenie wieloletnie, jest wyłącznie dodatnią sprawą. Problemem są ludzie niekompetentni. I tu się mogę zgodzić, że wiele w Polsce osób zajmuje niekompetentnych swoje stanowiska, bo klucz ich, że tak powiem, wyłaniania na te stanowiska, czy ich obsadzania nie jest kluczem często kompetencyjnym. Natomiast długość sprawowania urzędu, moim zdaniem, nie jest kwestią tutaj kluczową. Można podać przykłady z innych krajów, gdzie nadburmistrzowie, na przykład niemieccy, czy też w miastach amerykańskich szefowie czasami sprawują przez długi, długi czas i ludzie są z nich zadowoleni, więc wydaje mi się, że tutaj ta funkcja czasu nie jest najistotniejsza. Ale będzie, bo pięcioletnie dwie kadencje. Natomiast co do stanu państwa, to powiem tak. Oczywiście można by wiele mówić krytycznych uwag, ale jeśli chodzi o Wielkopolskę, fakty mówią co innego. Naprawdę mamy dobre wskaźniki, mamy dobre wyniki w porównaniu z polskimi regionami innymi. Mamy stały wzrost i mamy bardzo wysokie w tej chwili PKB na głowę mieszkańca w ciągu lat członkostwa w Unii Europejskiej. 21% wzrost to jest naprawdę sukces i to jest widziane nawet z pozycji Europy, więc ja bym tak powiem, krytykując jednocześnie oczywiście nieprawidłowości w kraju, nie popadał w takie skrajności, że ten kraj jest zły. Jeśli go porównamy z podobnymi nam krajami Europy Środkowej i zobaczymy na przykład, jaka jest korupcja w Bułgarii czy w Rumunii, w krajach o podobnej historii w obozie Układu Warszawskiego, to naprawdę myśmy te zjawiska właściwie zakończyli w Polsce, jeśli są to marginalne. Panie przewodniczący, pan jeszcze jeden krótko? Element, bo oczywiście pan się odwołał do mnie. Ja powiem tak. Byłem 19 lat radnym. Jakby byłem radnym niezmęczonym, ponieważ w tym czasie przewinęło się przez sejmik pewnie ze 150 osób, a tak się jakoś złożyło, że ponad 80% wszystkich poprawek zgłoszonych do wszystkich budżetów było mojego autorstwa. W związku z tym ja jestem bardzo chętny do współpracy i witam zawsze z radością wszystkich radnych, którzy gotowi są współpracować, czytać te opasłe dokumenty, zgłaszać, zabiegać i działać. I wszystkim tego życzę, żeby starczało im tyle energii, ile ciągle na szczęście jeszcze mam. Kolejny telefon, dzień dobry. Halo. Dzień dobry państwu.
Ja chciałem nawiązać do telefonu mojego poprzednika. Dam przykład gminy, w której mieszkam, Komorniki. Proszę zobaczyć, jak Komorniki finansowo stoją i jak w ogóle w Polsce Komorniki są dobrze znane. I jeśli taki wójt kilkanaście lat już rządzi, to do licha, dlaczego my mamy go zmienić? Ale pies jest pogrzebany w Sejmie, kadencyjność posłów. Tam posłowie, którzy siedzą po 20-25 lat, tam jest ten wrzut. Ale jak tam są dobrzy, tak jak ten wójt, to wie pan, to możemy tego samego argumentu i tam użyć. Jest wrzut, przede wszystkim kadencyjność w Sejmie, dwie kadencje i WON, bo jest dużo ludzi młodych, wykształconych na Zachodzie i tam powinni siedzieć jako posłowie. Bardzo panu dziękujemy. 61 865 4 65 4. A teraz jeszcze może trochę o służbie zdrowia, bo ostatnio Klub Prawa i Sprawiedliwości miał pewne zastrzeżenia co do pewnego nadzoru nad służbą zdrowia, która, tak spróbujemy może króciutko wyjaśnić, ona częściowo jest zależna od samorządu, a jednak w dużym stopniu jest od władz centralnych. Ale na tym polu naszym samorządowym. Mamy tak naprawdę holding, który ma przychodów w tej chwili pewnie ponad 1 200 000 000 i niestety a propos obsady, to pani dyrektor Departamentu Zdrowia jakby ten obszar ją zupełnie przerasta. Także tutaj to jest niestety porażka i tak samo nadzór ze strony marszałka merytorycznego Macieja Sytka. Kluczowym elementem, jak się ma do czynienia. I co jeszcze chcę powiedzieć, że tak naprawdę tu na nas, na naszych szpitalach, plus kilku miejskich, czyli poznańskim na Szwajcarskiej, w szpitalu w Pile czy w Ostrowie, jakby ciąży ten obowiązek reakcji w przypadkach tak zwanych ostrych. I od kondycji zależy po prostu bezpieczeństwo, często zdrowie i życie naszych obywateli. I tutaj niestety wydaje się, że to zadanie jakby i panią dyrektor przerosło, i pana Macieja Sytka. A to wiosną już prosiliśmy o debatę na temat sytuacji w ochronie zdrowia. Ponieważ było widać, że jakby w wielu szpitalach sytuacja się radykalnie pogarsza. Doszło ostatecznie do dyskusji najpierw przed wakacjami, gdzie omówiliśmy dwa szpitale i tam sytuacja jakby została, jakby uległa kontroli. Natomiast okazało się, że szpital Kaliski, gdzie się szybko zaczął proces jakby utraty płynności, tak naprawdę na dopych w dniu sesji dopiero jakby uchwalaliśmy program pomocowy, co oznacza, że niestety nadzór zawiódł. Panie marszałku, jest pan zadowolony? Powiem tak, dzisiaj służby zdrowia. Kwestia służby zdrowia jest, tak jak zawsze była zresztą, dość trudnym fragmentem naszych kompetencji, naszej działalności. Ona się mocno skomplikowała w wyniku dwóch elementów. Jednego to jest ryczałtowe kontraktowanie, które jest de facto na etapie pewnego jeszcze eksperymentu, bo jeszcze nie mamy takich podsumowań już pozwalających na wnikliwą analizę. Dopiero właśnie jak zamkniemy ten rok, to będzie można o tym mówić. A druga rzecz, no to są słuszne skromione żądania płacowe, które są jednak w większości wykraczające poza możliwości finansowe szpitali. To prawda, NFZ część ich będzie rekompensował, tych zobowiązań, które podjął minister zdrowia wobec poszczególnych grup pracowników szpitali, ale nie wszystkie. I powstaje pewien nawis finansowy do zapłacenia przez szpitale, bo my im nawet w tym pomóc nie możemy. I to generuje określone straty finansowe, wcześniej nieplanowane i wcześniej nieobecne. Zarządzanie w tych warunkach nie jest łatwe. Ja zawsze z uwagą słucham wszystkich uwag opozycji, nie bagatelizujemy ich, ale też problem zarządzania służbą zdrowia wynika z tego, że nie mamy dobrze wykształconej klasy menedżerów. Często to są osoby albo wywodzące się spośród lekarzy, którzy nie praktykują, albo zawiesili praktykę na czas pełnienia tych funkcji, albo to są osoby, które zdecydują się na prowadzenie szpitali, nie będąc lekarzami. Osoby, które są jakoś przygotowane do kwestii ekonomicznych, ale niekoniecznie do specyfiki szpitalnej. I tak naprawdę ja bym powiedział, że potrzebna nam jest w Polsce jakaś akademia menedżerów służby zdrowia, taka jak na przykład we Francji, gdzie jest jedna poważna szkoła szkoląca menedżerów z najlepszymi wykładowcami, z najlepszym dostępem do danych i też w dialogu z ministerstwem. I wtedy to gwarantuje, że te placówki mogą trochę lepiej działać.
Więc nie jest oczywiście idealnie, ale uważam, że Wielkopolska na tle kraju nie wypada najgorzej. Kwestia reakcji na pewne sytuacje jest oczywiście wskazana, natomiast tutaj ja nie dostrzegam zaniechań czy zaniedbań, tylko po prostu narastający problem roszczeń płacowych, którego szpitale nie są w stanie pokryć, bo nie zwiększają im się kontrakty, nie ma dodatkowych pieniędzy. Ten system wymaga dopompowania pieniędzy po prostu. On wtedy będzie. A jednocześnie są braki lekarzy, a jednocześnie są braki personelu. To rodzi nadgodziny. Za nadgodziny trzeba więcej płacić. Za pozyskanie lekarzy trzeba licytować cenę ich godziny, ale czyli to, kontraktu. To wszystko napędza to wszystko, dodatkowe koszty. To wszystko rozumiemy. Natomiast chodzi o to, że jeżeli jest zasygnalizowany problem, jeżeli szpitale raportują sytuację, no to nie może być tak, że pani skarbnik dowiaduje się ode mnie po komisji, ponieważ już wszyscy zdążyli wyjść. Ja jedynie wysłuchałem dyrektora szpitala Kalickiego do końca. Także ponieważ nawet przewodnicząca Majda chwilowo opuściła, zostało dwójka radnych. I ja jestem tym pierwszym, który przychodzi do pani skarbnik i mówię, Houston, mamy problem, bo prawdopodobnie trzeba będzie udzielić szybko poręczenia szpitalowi i to jest na tam, nie wiem, 10 dni przed sesją. Dzięki temu pani skarbnik wiedziała, ponieważ gdyby poszła drogą służbową, to dowiedziałaby się dopiero w następnym tygodniu. No, ja ubolewam, że dyrektor po prostu nie wiem na co liczył, że sprawa się nie pojawi, nie pokaże, bo takie trochę trzymanie pod dywanem czegoś, ujawnianie w ostatniej chwili. Czasami to jest taka taktyka na zasadzie nie ma już wyjścia, musimy dostać pieniądze. No, czyli kwestia ale większego przepływu informacji między dyrektorami, pewnie to też ma znaczenie. Czasami zaskakujące są pewne decyzje. A jeszcze jedna rzecz o Macieju Setku, który ma takie właśnie zacięcie polemiczne, on tak wchodzi dobrze w ten nurt taki ogólnopolskiej platformy i cały czas na przykład opowiadał, jakim strasznym problemem finansowym, nie organizacyjnym, ale finansowym jest szpitalny oddział ratunkowy. Okazuje się, że od półtora roku to nie jest główny problem finansowy szpitala na Lutyckiej, bo okazało się, że położnictwo i okulistyka dużo bardziej topi nam ten szpital. To jest na ogromną audycję. Tak, tak. Musielibyśmy osobno służbie zdrowia zrobić. Natomiast, panie przewodniczący, bo nam nie wystarczy czasu na powstanie Wielkopolskie. Za 2 miesiące obchody tej niezwykle ważnej rocznicy, setna rocznica przed nami. Czy te przygotowania, panów zdaniem, one są rzeczywiście godne tej setnej rocznicy? Panie marszałku, czy to jest wszystko, co zobaczymy? Czy wie pan, to jest kwestia definicji, co jest godne. Moim zdaniem tak. Natomiast co jest pewną nowością? Dzieje się bardzo dużo. Nie wszystko my robimy, ale my też bardzo dużo już zrobiliśmy. Jest pewna taka ścieżka dojścia do głównych uroczystości. Mam tu na myśli i piknik powstańczy, który był na 100 dni przed. I takie kwestie jak na przykład premiera opery Manru, która właśnie się odbyła w Teatrze Narodowym w Warszawie podobno kwietnia, będzie u nas jakby spektakl, bo to jest koprodukcja naszej opery z Operą Warszawską. Będzie u nas też ta premiera. Będzie specjalna prezentacja Filharmonii okolicznościowa, specjalnie przygotowany utwór. A dla ludzi coś takiego? Wszystko jest dla ludzi. No jak? No wszystko jest dla ludzi. Przecież ale takich, którzy do opery nie chodzą na przykład. To też jest był piknik dla ludzi, tych, którzy chcą podotykać trochę broni, mundurów, zobaczyć konie, ułanów szarżujących, posłuchać koncertu. Dla ogrodników, amatorów były tulipany biało-czerwone. No, bardzo wiele różnych rzeczy, jest też cała lista spraw, natomiast oczywiście dla mnie z punktu widzenia podniosłości chwili najważniejsze jest 27 i 28 grudnia. 27 w Poznaniu będzie pewna zmiana. Uroczystości nie będą w południe, tylko będą po południu, już po 16:40. Będzie atmosfera bardziej taka, oby tylko pogoda nie była zbyt mroźna. Już będzie z użyciem, że tak powiem, reflektorów. Będzie tak bardziej podniośle przez to, że będzie już ciemno. Będzie prezydent? No liczę na to, że tak. Liczę na to, że tak, że najwyższe władze, chociaż mam z tym problem, no ja nie jestem panem pana prezydenta ani pana premiera, ale zaproszenia poszły, bo tak, no, tak mi każe, że tak powiem, obowiązek wynikający z pełnionej funkcji, bo część mieszkańców Wielkopolski na pewno sobie życzy takiej obecności, więc takie zaproszenie jest. Decyzja jest oczywiście po stronie prezydenta czy premiera, czy przyjadą. My przyjmujemy gości z honorami.
nawet jeśli nie jesteśmy ich fanami. Zbigniew Czerwiński. Powiem tak, mi bardzo podoba się ten element związany z muralami. To jest pomysł młodzieży, a miałem zaszczyt być mentorem grupy, która zajmowała się upamiętnieniem czynu powstańczego. Zgodziliśmy się z tym. To jest coś takiego, co rzeczywiście jest bardzo ważne, żeby powstanie wielkopolskie było uczczone jakby na terenie całej Wielkopolski. Mi się marzy jeszcze jakiś duży projekt. Może uda się go zrobić, bo może nie wymaga wielkich nakładów, że o określonej godzinie 27 grudnia tysiące, a mam nadzieję, że przynajmniej 100 tysięcy wielkopolskich mężczyzn i kobiet gdzieś zgromadzi się w jakichś punktach centralnych swoich miejscowości, żeby pokazać, że są godnymi potomkami powstańców. Ja mam to szczęście, że mój pradziadek był powstańcem wielkopolskim i walczył na odcinku południowym i zachodnim powstania. I ta tradycja była długa i przekazałem moim dzieciom i wnukom. W związku z tym chodzi o to, żeby to było coś, co nas połączy, że jakby wyjdziemy, pokażemy, że to jest nasz dzień. Że 100 lat temu nasi przodkowie to jakby to zrobili. Zrobili po to, żeby nie stworzyć Wielkie Księstwo Poznańskie, tylko przyłączyć się do jednej i niepodzielnej Wielkopolskiej. Bo było już Polski. Trochę takich projektów. Myśmy też takie projekty. Była szachownica układana w poprzednim roku przez młodzież, właśnie czerwone i białe tablice i powstała taka wielka szachownica na cześć zdobywców lotniska na Ławicy i naszego lotnictwa. Mam nadzieję, że odbędzie się przelot samolotów. Które Fokerów. Politechnika, które myśmy dofinansowali w połowie prawie. Trzy Fokery D7, repliki, ale nowoczesne repliki, które nie będą, tutaj od razu mówię, bo niektórzy mówią, po co budować samoloty na jedną okazję? To nie będzie jedna okazja, to będą samoloty, które będą służyły do szkoleń również pilotów. Przy dobrej pogodzie, bez silnego wiatru, taki samolot może służyć równie dobrze do tego, żeby młodzi piloci, przyszli piloci, uczyli się na tym latać i jednocześnie promowali Wielkopolskę, początki polskiego lotnictwa. To też jest element naszej tradycji. Proszę Państwa, nie wiem, czy Państwo słuchali tej samej audycji, której ja, ale chyba mieścimy się w zupełnie innym kraju, zupełnie innej sytuacji geopolitycznej. To jest Wielkopolska, panie redaktorze. No, Wielkopolska. Pocieszające. Praca organiczna, tak konkrety jest. Konkrety, fakty. Tak. Rzeczywiście tego sporu między panami dzisiaj było dosyć niedużo. To zauważyłem jeszcze jako dziennikarz chodzący na sesję sejmiku, że zupełnie na innej płaszczyźnie ten spór się odbywał. Owszem, pan przewodniczący Czerwiński czasami bardzo potrafił tak krytycznie podejść do tego, co robi koalicja i tak nawet czasami złośliwie lekko potrafił to podkreślić. Natomiast, no, proszę Państwa, przed nami niedziela, 21 października. Będą Państwo wybierali radnych do Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. To będzie poniekąd także, tak jak mówiliśmy na samym początku, pewien sygnał taki, co się wydarzy za rok, jak będą wyglądały wybory ogólnopolskie, ponieważ te wybory sejmikowe w skali całego kraju także oddadzą pytanie, no, dadzą odpowiedź na pytanie, na ile jesteśmy skłonni zagłosować, na którą partię, bo sondaże rzeczywiście są bardzo mocno rozbite w tej chwili, trudno się na nich opierać. Bardzo dziękuję. Naszymi gośćmi byli dzisiaj marszałek województwa Marek Woźniak. Dziękuję panie marszałku. I Zbigniew Czerwiński, Prawo i Sprawiedliwość. Kto wie, może przyszły marszałek. Chciałby pan być marszałkiem? Jasne, buławę mam już tam przygotowaną w plecaku, noszę. Bardzo państwu dziękuję. Wojciech Chmielewski, do usłyszenia.